Pamiętnika starego subiekta, ciąg dalszy. Pamiętam w początkach maja, wchodzi do sklepu jakiś bardzo niewyraźny jegomość, rude faworyty, oczy paskudne i położywszy na kantorku swój bilet wizytowy, mówi dosyć połamanym językiem: Boże powiedzieć, pan Wokulski, ja będę dziś siódma. I tyle. Spojrzałem na bilet, czytam: William Collins nauczyciel języka angielskiego cóż to za farsa przecie chyba wokulski nie będzie uczył się po angielsku wszystko jednak zrozumiałem gdy na drugi dzień przyszły telegramy o zamachu hödla albo inna znajomość jakaś pani meliton która zaszczyca nas wizytami od chwili powrotu stasia z bułgarii Chuda baba mała, trajkocze jak młyn, a czujesz, że mówi tylko to, co chce powiedzieć. Wpada raz w końcu maja. Jest pan Wokulski? Na pewno nie ma, spodziewam się. Wszak mówię z panem Rzeckim. Zaraz to zgadłam, co za piękna neseserka, drzewo oliwkowe, znam się na tym. Niech pan powie panu Wokulskiemu, a żeby mi to przysłał. On wie mój adres i ażeby jutro około pierwszej był w łazienkach. W których, przepraszam? Spytałem oburzony jej zuchwalstwem. — Jesteś pan błazen. — W Królewskich — odpowiada mi ta dama. No i cóż, Wokulski posłał jej neseserkę i pojechał do Łazienek. Wróciwszy zaś stamtąd powiedział mi, że w Berlinie zbierze się kongres dla zakończenia wojny wschodniej. I kongres jest. Taż sama jejność wpada drugi raz — – Wydaje mi się pierwszego czerwca. – Ach, woła, cóż to za piękny wazon z pewnością francuska majolika. Znam się trochę na tym. Powiedz pan panu Wokulskiemu, ażeby mi go przysłał i... – tu dodała szeptem. – I powiedz mu pan jeszcze, że pojutrze około pierwszej. Gdy wyszła, rzekłem do Lisieckiego. – Załóż się pan, że pojutrze będziemy mieli ważną polityczną wiadomość. – Niby trzeciego czerwca? – odparł śmiejąc się. – Proszę sobie jednak wyobrazić nasze miny, kiedy przyszedł telegram donoszący o zamachu Nobilinga w Berlinie. Ja myślałem, że padnę trupem. Lisiecki od tej pory zaprzestał już nieprzyzwoitych żartów na mój rachunek i co gorsze, zawsze wypytuje mnie o wiadomości polityczne. Zaprawdę strasznym nieszczęściem jest wielka reputacja. Ja bowiem od chwili, kiedy Lisiecki zwraca się do mnie jako do poinformowanego, straciłem sen i resztę apetytu. Cóż dopiero musi się dziać z moim biednym Stachem, który utrzymuje ciągłe stosunki z tym panem Collinsem i z tą panią Melitonową. Boże miłosierny, czuwaj nad nami. Już kiedym się tak rozgadał, dali Bóg, robię się plotkarzem, więc muszę dodać, że i w naszym sklepie panuje jakiś niezdrowy ferment. Oprócz mnie jest siedmiu subiektów. Czy kiedy marzył o czymś podobnym stary mincel? Ale nie ma jedności. Klejn i Lisiecki jako dawniejsi trzymają tylko ze sobą, resztę zaś kolegów traktują w sposób nie powiem pogardliwy, ale... Trochę z góry. Trzej zaś nowi subiekci, galanteryjny metalowy i gumowy, znowu tylko z sobą się wdają, są sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy zięba, chcąc ich zbliżyć, biega od starych do nowych i ciągle im coś perswaduje, ale nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę, że antagoniści po każdej próbie godzenia krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej. Może gdyby nasz magazyn, z pewnością jest to magazyn, a w dodatku pierwszorzędny magazyn, otóż gdyby on rozwijał się stopniowo, gdybyśmy co rok przybierali po jednym subiekcie, nowy człowiek wsiąknąłby między starych i istniałaby harmonia. Ale jak od razu przybyło pięciu ludzi świeżych, jak jeden drugiemu często, gęsto wchodzi w drogę, bo w tak krótkim czasie nie można ani towarów należycie uporządkować, ani każdemu określić sfery jego obowiązków, jest naturalnym, że muszą wyradzać się niesnaski. No, ale co ja mam się wdawać w krytykę czynności pryncypała i jeszcze człowieka, który ma więcej rozumu, aniżeli my wszyscy? W jednym tylko punkcie godzą się starzy i nowi panowie, a nawet pomaga im O Oto, jeżeli chodzi o dokuczenie siódmemu naszemu subjektowi, szlangbaumowi. Ten szlangbaum, znam go od dawna, jest mojżeszowego wyznania, ale człowiek porządny. Mały, czarny, zgarbiony, zarośnięty. Słowem, trzech groszy nie dałbyś za niego, kiedy siedzi za kantorkiem. Ale niech no gość wejdzie, szlangbaum pracuje w wydziale ruskich tkanin. Chryste Eleison kręci się jak fryga. Dopiero co był na najwyższej półce na prawo, już jest przy najniższej szufladzie na środku. I w tej samej chwili znowu gdzieś pod sufitem na lewo, kiedy zacznie rzucać sztuki, zdaje się, że to nie człowiek, ale machina parowa, kiedy zacznie rozwijać i mierzyć, myślę, że bestia ma ze trzy pary rąk. Przy tym rachmistrz zawołany. A jak zacznie rekomendować towary, podsuwać kupującemu projekta, odgadywać gusta, wszystko niezmiernie poważnym tonem, to słowo honoru daje, że mraczewski w kąt. Szkoda tylko, że jest taki mały i brzydki. Musimy mu dodać jakiego głupiego, a przystojnego chłopaka, za pomocnika dla dam bo wprawdzie z ładnym subiektem damy dłużej siedzą ale za to mniej grymaszą i mniej się targują swoją drogą niechaj nas Bóg zachowa od damskiej klienteli ja może dlatego nie mam odwagi do małżeństwa że ciągle widuję damy w sklepie stwórca świata formując cud natury zwany kobietą z pewnością nie zastanowił się jakiej klęski narobi kupcom Otóż Szlangbaum jest w całym znaczeniu porządnym obywatelem, a mimo to wszyscy go nie lubią, gdyż ma nieszczęście być starozakonnym. W ogóle może od roku uważam, że do starozakonnych rośnie niechęć. Nawet ci, którzy przed kilkoma laty nazywali ich Polakami Mojżeszowego wyznania, dziś zwą ich Żydami. Zaś ci, którzy niedawno podziwiali ich pracę, wytrwałość i zdolności, dziś widzą tylko wyzysk i szachlajstwo. Słuchając tego czasem, myślę, że na ludzkość spada jakiś mrok duchowy, podobny do nocy. W dzień wszystko było ładne, wesołe i dobre, w nocy wszystko brudne i niebezpieczne. Tak sobie myślę, ale milczę. Bo cóż może znaczyć sąd starego subiekta wobec głosu znakomitych publicystów, którzy dowodzą, że Żydzi krwi chrześcijańskiej używają na mace i że powinni być w prawach swoich ograniczeni? Nam kule nad głowami inne wyświstywały hasła. Pamiętasz, Kac? Taki stan rzeczy w osobliwy sposób oddziaływa na szlangbauma. Jeszcze w roku zeszłym człowiek ten nazywał się Szlangowskim. Obchodził Wielkanoc i Boże Narodzenie i z pewnością najwierniejszy katolik nie zjadał tyle kiełbasy, co on. Pamiętam, że gdy raz w cukierni zapytano go – nie lubisz pan lodów, panie Szlangowski? Odpowiedział – lubię tylko kiełbasę, ale bez czosnku, czosnku znieść nie mogę. Wrócił z Syberii razem ze Stachem i doktorem Schumannem. I zaraz wstąpił do chrześcijańskiego sklepu, choć Żydzi dawali mu lepsze warunki. Od tej też pory ciągle pracował u chrześcijan i dopiero w roku bieżącym wymówili mu posadę. W początkach maja pierwszy raz przyszedł do Stacha z prośbą. Był bardziej skurczony i miał czerwieńsze oczy niż zwykle. Stachu, rzekł pokornym głosem, utonę na nalewkach, jeżeli mnie nie przygarniesz. – Dlaczego żeś od razu do mnie nie przyszedł? – spytał Stach. – Nie śmiałem, bałem się, żeby nie mówili o mnie, że Żyd musi się wszędzie wkręcić. I dziś nie przyszedłbym, gdyby nie troskał o dzieci. Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyjął szlangbauma z pensją półtora tysiąca rubli rocznie. Nowy subiekt od razu wziął się do roboty, a w pół godziny później mruknął lisiecki do klejna. – Co tu, diabła, tak czosnek zalatuje, panie Klejn? Zaś w kwadrans później, nie wiem już z jakiej racji, dodał – Jak te kanalie Żydy cisną się na krakowskie przedmieście. Nie mógłby to parch jeden z drugim pilnować się na Lewek albo Świętojerskiej? Szlangbał milczał. Tylko drgały mu czerwone powieki. Szczęściem obie te zaczepki słyszał Wokulski. Wstał od biurka i rzekł tonem, którego co prawda nie lubię panie panie lisiecki pan henryk schlangbaum był moim kolegą wówczas kiedy działo mi się bardzo źle czybyś więc pan nie pozwolił mu kolegować ze mną dziś kiedy mam się trochę lepiej lisiecki zmieszał się czując że jego posada wisi na włosku ukłonił się coś mruknął a wtedy wokulski zbliżył się do szlangbauma i uściskawszy go powiedział — Kochany Henryku, nie bierz do serca drobnych przycinków, bo my tu sobie po koleżeńsku wszyscy docinamy. Oświadczam ci także, że jeżeli opuścisz kiedy ten sklep, to chyba razem ze mną. Stanowisko szlangbauma wyjaśniło się od razu. Dziś mnie prędzej coś powiedzą, ba nawet zwymyślają, aniżeli jemu. Ale czy wynalazł kto sposób przeciw półsłówkom, minom i spojrzeniom? A to wszystko truje biedaka, który mi nieraz mówi, wzdychając. Ach, gdybym się nie bał, że mi dzieci zżydzieją, jednej chwili uciekłbym stąd na nalewki. Bo dlaczego, panie Henryku, spytałem go, raz się do licha nie ochrzcisz? Zrobiłbym to przed laty, ale nie dziś. Dziś zrozumiałem, że jako Żyd jestem tylko nienawistny dla chrześcijan, a jako meches byłbym wstrętny dla chrześcijan i dla Żydów. Trzeba przecież z kimś żyć. Zresztą, dodał ciszej, mam pięcioro dzieci i bogatego ojca, po którym będę dziedziczyć. Rzecz ciekawa. Ojciec szlangbauma jest lichwiarzem, a syn, ażeby od niego grosza nie wziąć, bieduje po sklepach jako subiekt. Nieraz we cztery oczy rozmawiam o nim z Lisieckim. Za co, pytam, prześladujecie go? Wszakże on prowadzi dom na sposób chrześcijański, a nawet dzieciom urządza choinkę. Bo uważa, mówili Lisiecki, że korzystniej jest jadać macę z kiełbasą, aniżeli samą. Był na Syberii, narażał się dla geszeftu. Dla geszeftu nazywał się też szlangowskim, a teraz znowu szlangbaumem, kiedy jego stary ma astmę. Kpiliście mówię, że stroi się w cudze pióra, więc wrócił do dawnego nazwiska. Za które dostanie ze sto tysięcy rubli po ojcu, odparł Lisiecki. Teraz ja wzruszyłem ramionami i umilkłem. Źle nazywać się szlangbaumem, źle szlangowskim. Źle być Żydem, źle mechesem. Noc, zapada noc, podczas której wszystko jest szare i podejrzane. A swoją drogą Stach na tym cierpi. Nie tylko bowiem przyjął do sklepu szlang Bauma, ale jeszcze daje towary żydowskim kupcom i paru żydków przypuścił do współki. Nasi krzyczą i grożą, ale nie jego straszyć. Zaciął się i nie ustąpi choćby go piekli w ogniu. Czym to się wszystko skończy, Boże miłosierny? Ale, ale, ciągle odbiegając od przedmiotu, zapomniałem kilku bardzo ważnych szczegółów. Mam na myśli Mraczewskiego, który od pewnego czasu albo krzyżuje mi plany, albo wprowadza w błąd świadomie. Chłopak ten otrzymał u nas dymisję za to, że w obecności Wokulskiego trochę zwymyślał socjalistów. Później jednakże Stach dał się ubłagać i zaraz po Wielkiej Nocy wysłał Mraczewskiego. Do Moskwy, podwyższając mu nawet pensję. Nie przez jeden wieczór zastanawiałem się nad znaczeniem owej podróży czy zsyłki, lecz gdy po trzech tygodniach Mraczewski przyjechał stamtąd do nas wybierać towary, natychmiast zrozumiałem plan Stacha. Pod fizycznym względem młodzieniec ten niewiele się zmienił zawsze wygadany i ładny, może cokolwiek bletszy. Mówi, że Moskwa mu się podobała, a nade wszystko tamtejsze kobiety, które mają mieć więcej wiadomości i ognia, ale za to mniej przesądów, aniżeli nasze. Ja także, póki byłem młody, uważałem, że kobiety miały mniej przesądów, aniżeli dziś. Wszystko to jest dopiero wstępem. Mraczewski bowiem przywiózł ze sobą trzy bardzo podejrzane indywidua, nazywając ich prykaszczykami, i całą pakę jakichś broszur. Owi prykaszczykowie mieli niby coś oglądać w naszym sklepie, ale robili to w taki sposób, że nikt ich u nas nie widział. Włóczyli się po całych dniach i przysiągłbym, że przygotowywali u nas grunt do jakiejś rewolucji. Spostrzegł, że jednak, że mam na nich zwrócone oko, ile razy przyszli do sklepu, zawsze udawali pijanych, a ze mną rozmawiali wyłącznie o kobietach, twierdząc wbrew Mraczewskiemu, że Polki to sama preleść, tylko bardzo podobne do Żydówek. Udawałem, że wierzę wszystkiemu, co mówią i za pomocą zręcznych pytań przekonałem się, iż najlepiej znane im są okolice bliższe Cytadeli. Tam więc mają interesa. Że zaś domysły moje nie były bezpodstawnymi, dowiódł fakt, iż owi prykaszczykowie zwrócili nawet na siebie uwagę policji. W ciągu dziesięciu dni nic więcej, tylko trzy razy odprowadzano ich do cyrkułów. Widocznie jednak muszą mieć wielkie stosunki, ponieważ ich uwolniono. Kiedym zakomunikował wokulskiemu moje podejrzenia co do prykaszczyków, stach tylko uśmiechnął się i odparł: To jeszcze nic. Z czego wnoszę, że Stach musi być grubo zaawansowany w stosunkach z nihilistami. Proszę sobie jednak wyobrazić moje zdziwienie. Kiedy zaprosiwszy raz Klejna i Mraczewskiego do siebie na herbatę, przekonałem się, że Mraczewski jest gorszym socjalistą od Klejna. Ten Mraczewski, który za wymyślanie na socjalistów stracił u nas posadę. Ze zdumienia przez cały wieczór nie mogłem ust otworzyć. Tylko Klejn cieszył się po cichu, a Mraczewski rozprawiał. Jak żyje, nie słyszałem nic równego. Młodzieniec ten dowodził mi, przytaczając nazwiska ludzi, podobno bardzo mądrych, że wszyscy kapitaliści to złodzieje, że ziemia powinna należeć do tych, którzy ją uprawiają, że fabryki, kopalnie i maszyny powinny być własnością ogółu, że nie ma wcale Boga ani duszy, którą wymyślili księża, aby wyłudzać od ludzi dziesięcinę. Mówił dalej, że jak zrobią, Rewolucję, on z trzema prykaszczykami, to od tej pory wszyscy będziemy pracowali tylko po osiem godzin, a przez resztę czasu będziemy się bawili, mimo to zaś każdy będzie miał emeryturę na starość i darmo pogrzeb. Wreszcie zakończył, że dopiero wówczas nastanie raj na Ziemi, kiedy wszystko będzie wspólne: Ziemia, budynki, maszyny, a nawet żony. Ponieważ jestem kawalerem, nazywają mnie nawet starym i piszę ten pamiętnik bez obłudy, przyznam więc, że mi się ta wspólność żon trochę podobała. Powiem nawet, że nabrałem niejakiej życzliwości dla socjalizmu i socjalistów. Po co oni jednak koniecznie chcą robić rewolucję, kiedy i bez niej ludzie miewali wspólne żony? Tak myślałem, ale. Tenże sam Mraczewski uleczył mnie ze swoich teorii, a zarazem bardzo pokrzyżował moje plany. Nawiasowo powiem, że serdecznie chcę, żeby się Stach ożenił. Gdyby miał żonę, nie mógłby tak często naradzać się z Kolincem i Panią Meliton, a gdyby jeszcze przyszły dzieci, może zerwałby wszystkie podejrzane stosunki. Bo co to, żeby taki człowiek jak on, taka żołnierska natura, żeby kojarzył się z ludźmi, którzy bądź co bądź nie występują na plac z bronią przeciw broni? Węgierska piechota i wreszcie żadna piechota nie będzie strzelać do rozbrojonego przeciwnika. Ale czasy zmieniają się.